Cześć! O tym, jak ważną rolę spełnia woda w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Pojawia się jednak pytanie, czy woda może pomóc w odchudzaniu. Bezpośrednio nie wpływa na procesy odchudzania, ale może wpływać na nasze łaknienie. Okazuje się, że osoby, które przyjmują porcję wody mniej więcej na 30 minut przed posiłkiem, spożywają mniej kalorii. Dla przykładu, w jednym z badań ochotników podzielono na dwie grupy. Grupa pierwsza spożywała 500 ml wody mniej więcej na 30 minut przed każdym posiłkiem, a grupa druga przystępowała zwyczajnie do posiłku. Po 12 tygodniach okazało się, że grupa, która spożywała wodę przed posiłkiem, straciła średnio o blisko 1,5 kg więcej. Wynikało to z faktu, że w grupie z wodą ochotnicy spontanicznie przyjmowali średnio o 40 kilokalorii mniej w każdym posiłku. W przypadku osób, które ściśle kontrolują ilość spożywanych kalorii, nie ma to znaczenia. Ale w przypadku osób, które borykają się z głodem, szczególnie w okresie redukcyjnym, może to być bardzo dobra wiadomość. Tu warto podkreślić, że często spotyka się opinie, że woda wypita przed posiłkiem wpływa negatywnie na procesy trawienne. Istotnie, woda wypita przed posiłkiem wpływa nieco na aktywność enzymów trawiennych, jednak te zwykle wydzielane są w nadmiarze. A oznacza to, że nie zaburza to w żadnym stopniu procesu trawienia. Tak więc jeżeli macie ochotę wypić szklankę czy też dwie szklanki wody przed posiłkiem, z powodzeniem możecie to zrobić. I jeszcze jedna kwestia. Ile wody należy wypić? Oczywiście przedawkowanie wody jest możliwe, ale w praktyce bardzo, bardzo rzadko spotykane. Dotyczy to prawie wyłącznie osób, które trenują bardzo intensywnie, bardzo długo, a przy okazji spożywają bardzo dużo płynów. Obecnie przyjmuje się, że dzienne zapotrzebowanie na płyny w przypadku mężczyzn wynosi 2,5 litra, a w przypadku kobiet 2 litry. Oczywiście osoby bardziej zaawansowane mogą pokusić się o wyliczenie dziennego bilansu wody, ale ta metoda jest dosyć skomplikowana i oczywiście również bardzo niepraktyczna. Ale jest tutaj dobra wiadomość. Jeżeli liczycie kaloryczność swojego jadłospisu, możecie przyjąć, że na każdą 1 kilokalorię powinniście spożywać 1 ml wody. Oczywiście osoby aktywne z tytułu wysiłku fizycznego powinny spożywać nieco więcej wody. Wbrew powszechnej opinii, w dzienny bilans płynów można wliczyć nie tylko wodę, ale również warzywa, owoce, a właściwie każdy produkt spożywczy. Co więcej, w naszym ustroju powstaje również woda metaboliczna. Dodatkowo warto pamiętać, że kawa czy też herbata, jeżeli jest spożywana regularnie, nie działa odwadniająco. Takie zjawisko z tytułu kofeiny pojawia się prawie wyłącznie u osób, które kawy czy też herbaty nie spożywają. Innymi słowy, zarówno kawę, jak i herbatę również możecie wliczyć w swój dzienny bilans płynów. Jednak w kontekście samych płynów polecam, by 2/3, a przynajmniej 1/2 pochodziła z wody. Może to być woda niegazowana, ale również może to być woda gazowana. Zarówno jedna, jak i druga ma swoje plusy. Jeżeli nie macie poważnych problemów z przewodem pokarmowym albo nie cierpicie na przykład na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, z powodzeniem możecie wybierać taką, na jaką macie ochotę. Pozdrawiam, cześć!